Witam wszystkich serdecznie już w drugim odcinku z serii Narciak M i Minecraft. Jak widzicie, no, przez dłuższy czas nie nagrywałem, aczkolwiek... przez dłuższy czas nic nie nagrywałem, bo... Wiecie, ferie... Czas przebaczeń. Nie wiem, żart. No, ferie były po prostu i chciałem sobie już odpocząć trochę, szczerze mówiąc. Dlatego nic nie nagrywałem. Rozważam również zakończenie Minecrafta, bo jakoś, że tak powiem, no nie wiem, co mam powiedzieć. No, ten narciak i Minecraft, tamten świat mi coś... No nie, zmieni się, ale fajne miejsce. Tamten świat mi coś nie wyszedł, szczerze mówiąc. Nie wiem, jakoś tak nie pokazywałem wam wszystkiego od początku. Poczekajcie chwilę. O. W miarę dobrze. O. Naprawny krajobraz. Kajwik, widzę. Nie jestem pewien, co zostało dodane tutaj. Wiecie, że jest 0,2. Chyba te cienie. Niby tak lepiej wyglądają według mnie trochę. Węgiel widzę. Co to jeszcze widzę? Nic nie widzę, bo jestem jak w tyłku murzyna. Więc nic nie widzę. Przydało się drewienka trochę. Chociażby na pierwszy kilo. Czy tam siekiery, czy tam będę chciał, nie wiem. W najbliższym czasie. W ogóle dziękuję wam bardzo, że już mam 38 widzów. Gdy wyjeżdżałem na ferie, miałem ich 28 bodajże. I tak może w niekrótkim czasie, w 2 tygodnie zyskałem tylu widzów. Jestem z tego bardzo szczęśliwy. Z tego powodu jestem bardzo szczęśliwy. No i nie wiem, co powiedzieć. Wręcz. W najbliższym czasie, gdy osiągnę magiczną ilość, magiczną liczbę, przekroczę 100 widzów, mam zamiar spróbować przynajmniej spełnić jedno z moich marzeń, czyli spróbować przynajmniej przystąpić do The Hazard Studio, bo tam według mnie przynajmniej bardzo fajni ludzie są, ogólnie super studio filmowe, że tak powiem. Chciałbym, gdy już osiągnę ten powyżej, tam nie wiem, może 150, może 120 widzów, spróbuję się dostać właśnie do tego Biohazardu Studio. No bo to znaczy tak, no tak jak już powiedziałem, to takie choćby jedno z moich marzeń. YouTube'owskich. No i super! Chaos tu chciał zrzucić. Dupa. Ale no zapewne ten Biohazard Studio nie przyjmie, bo tak już. No i fajnie, że spawner. Łop, spawner. Na pewno tak sądzę, że mnie nie przyjmie, bo oni tam już, że tak powiem, są już gracz, tacy już lepsi. A ja taki choćby, no raczkuję tak jakby coś takiego z moba chcę, już przy samym respawnie. Nie sądzę, żeby mnie to właśnie do tego swojego studia wzięli, ale... No bo... Bardzo, znaczy, chciałbym spróbować swoich sił, może by się od szczęścia sprawił, że uda mi się to. Nie wiem, no to jest jedno z moich marzeń, drugim z marzeń moich właśnie jest to, żeby poznać tak bliżej, pogadać z Seedem.pl. Serdecznie, bardzo serdecznie zapraszam na jego kanał. Co bym mógł jeszcze powiedzieć o nim?
Bo to jest jedno z moich marzeń, bo to jest według mnie bardzo w porządku koleś. Co bym mógł jeszcze o nim powiedzieć. No to są takie moje dwa marzenia z YouTuber, tak powiem. Ubrać mob. Mały jakiś. Co tu mamy? Music disk, 4 siarnka, redstone, siodło i oczywiście skrzyneczkę wygramy, więc się zmarnuje. Kur! Co to? What the fuck? Co? Co to jest? Ten szkielet tak lata w środku, to jest jakieś kukiełka. Aaa, to pewnie znaczy, że to jest spawner szkieletów. Zapewne, jeśli się nie mylę, to oto jest właśnie spawner szkieletów, z którego mam zamiar jumnąć fajny kamień, bo jest fajny. Prędzej skończy mi się kilof, niż go całego wydobędę. Ale cóż, takie życie. To miał być taki odcinek informacyjny, chociaż wstawię go normalnie jako normalny odcinek. Będę chciał sobie posłuchać, jak to będę blędził. A jak to nie to jest. Wyłączę sobie YouTube'a. Czy to mój kanał, moje filmiki. No i nie będzie tego oglądał. W tym filmiku tak chciałbym pogadać. O, to właśnie o tym. Że chcę przystąpić do tego Behaviour Studio. Że chciałbym kiedyś z Steelem pogadać. Porozmawiać. Prosić go o jakieś rady albo coś. Tak, normalnie chciałbym go po prostu poznać, a nie jakiś tam szalony fan, że tak powiem, spamować mu, jak to niektórzy robią na wiadomościach i pisząc mu na przykład co by na przykład mogli pisać węgiel, znaczy węgiel nie piszą mu go, nie? Chyba. Kurde, tnę się. Znaczy pisz, Seed skarży się, może się nie skarży, tylko powiadomiał, że ostatnio subskrypcje stały się takim no, choćby walutą, bo wszyscy, znaczy większość teraz takich ludzi, którzy zaczynają kręcić filmiki, że piszą na przykład do takich bardziej znanych typu Seed, piszą na przykład, że dam ci suba, jeśli ty nie zasubskrybujesz. Nie rozumiem takich ludzi, bo co to jest w ogóle? Przecież subskrypcje to nie powinno być jakieś... W tym wypadku widz, który powinien dawać subskrypcję i nie chce mieć więcej w zamian, staje się... Kim on się staje? Staje się kolejnym, że tak powiem, wyzyskiwaczem. Kurde, rozgadałem się bez sensu tej jasno-siwa owca, jeśli się nie mylę, to cień. Odprawia cień chyba. Zamknąć owca. Ja tutaj rozmawiam o sprawach życiowych, może nie życiowych, ale ważnych sprawach. Co jeszcze mógłbym powiedzieć o Seedzie? O tym, że go podziwiam, to przede wszystkim. Że według mnie jest super, te filmiki robi. Co jeszcze? A propos Behaviour Studio, również chciałbym się przyłączyć do nich, dlatego że tam jest grono takich moich choćby ideałów i chciałbym się do nich przyłączyć, bo chciałbym być kiedyś tacy jak oni, w sensie, że ulubieni, bo lubię też jest to, ale nie w tym sensie.
Może na przykład, no chciałbym tak być taki jak zioły, podziwiam ich. Oczywiście nie jakaś chora fobia, tylko po prostu pasują dzięki nim, dzięki tej gromadzie ludzi, którzy są w tym Biohazard Studio. Czy oni mnie zainspirowali do tego, żeby zacząć let's play'e kręcić. No, poza tym Biohazard Studio to jest według mnie chyba jedno z najlepszych takich studio z filmikami, czy z zgromadzeniem choćby ludzi kręcących let's play'e, gameplay'e, trailery, takie różne. Opa, jakby chciałbym się do nich przyłączyć. Myślałem, że może ja taki szary myszka, że tak powiem, w świecie let's play, może kiedyś zostać takim wilkiem, tym, że tak powiem, taki jak na przykład Seed, czy tam Meshpier, który niestety już skończył działalność, chyba skończył, jej sam poznajmie o to. Ale nie wiem, czy to stałe kończył, czy to tak zawieszał. Nie jestem zorientowany, właśnie słońce zachodzi, ja to za przeproszeniem dolna część pleców, bo nie mam domu, kryjówki, miejsca, gdzie mógłbym się schować. Kleję to na pewno nie wygląda dobrze. Dobra, tu spróbuję się siedzieć na tym noc. Znaczy mam podchodki. Super. Nie, wypaliłem rączkę. O, tutaj. Skieletki. Przydałby mi się ich ten szpik kostny. Ten bone meal. Ale chyba raczej się tutaj do niej dostanę. Chyba. W dół ten nie mam się raczej kopać. Bo jeden nieostrożny ruch i lecę do tego cave'u tam. Nie zostawiłem tam żadnych pochodni, bo należy chcę być oszczędny. Wiem, że mogę zrobić sobie węgiel i drzewo, że sam mogę produkcję węgla zrobić. Ale jak widzicie, już noc jest i nie chcę włączać pisfula, żeby iść zebrać drewno. Co bym mógł jeszcze sobie powiedzieć w tym odcinku? No chyba to już by było na tyle. Mogę jeszcze zebrać się. Pochodnie jest. Zobaczymy to. Super. Tu je rozwalić. Jakoś mi przeszkadza, to szczerze. Nie, aaa! Siosiu! Ale się przestraszyłem, ja cię. O, oh, fucking shit! Aaa! Dobra, ale serio, przestraszyłem się teraz. Bądź tutaj do mojego tematu. Dobra, opanować, trzeba się opanować, jeśli chce się być w Biohazard Studio, to trzeba być ogarniętym. Jest strzelaj, proszę, proszę, proszę. Kurde, help! Pomocy, pomocy, kurde! To są jaja jakieś! To są jakieś jaja! Ja tego nie rozumiem! Bez jaj, bez jaj. Kurde, no i fajnie, jedno, że to super. O, mam chleb. Ale nie no, bez jaj to już było dziwne. Trzy razy próbowałem wejść. Nie wychodzę. Jestem ciekawy, przyznaję. Dobra. Na to chyba zakończę tym gestem. Prawie moją śmiercią. Z ręki albo z czoła szkieleta. Zakończę chyba ten odcinek. Poznaliście moje refleksje a propos moich marzeń. No, marzeń. Tak jakby marzeń. No marzeń, no. Zacznę gadać o jakiś, nie wiem. Oj, pana widzę. Nie wiem. Dobra.
No, na tym zakończę. Dobra. Jeszcze sprawię trochę. Okej, co jest? I będę podokrzywał. Skinie, czy co to może być? Składzik. Kurde. Nie, może nie składzik aż. No ale to cóż, gdzieś na razie tak gnieździmy. Zanim zrobimy sobie nasz hałzik, hałzem, dom, ogródek, biocha we wsi, zaczynamy gadać. No i poznaliście moje refleksje a propos moich marzeń, z czym chciałbym się zająć w przyszłości, znaczy gdzie bym się chciał tym zająć. Więc ja już będę kończył, więc żegnam się z wami, na razie.